Zobaczmy sobie teraz, jak to wszystko wygląda na przykładzie, który jednocześnie będzie dzisiejszym zadaniem. Mam tutaj otwarty plik źródłowy LaTeX-a, klasa dokumentu to artykuł. Mamy pakiety związane z kodowaniem czcionki i z językiem. I już tutaj w tytule, który podaję, mamy po raz pierwszy użyte środowisko matematyczne. Liczba taka jest niewymierna. To nam wyprodukuje, jak zobaczymy, liczbę pierwiastek z dwóch. Ciągle jesteśmy w preambule. Te wszystkie, przypomnę, wszystkie polecenia poprzedzone znakiem procentu są nieistotne. Proszę na nie nie zwracać uwagi, bo one będą i tak zignorowane przez LaTeX-a. W preambule mam tutaj polecenie New Theorem, o którym wspominałem. Nazwa to TWR. Ten opis to pogrubioną czcionką twierdzenie. Numeracja będzie odnosiła się do sekcji. Ale mam też i drugie bardzo podobne środowisko, tym razem, które nazywa się DEF, do wprowadzenia definicji. Pogrubione słowo definicja, również numeracja wewnątrz sekcji. I tu dodatkowa rzecz. Możemy sobie również zdefiniować nowe polecenia w pewnym zakresie. Tak naprawdę w tym przypadku są to po prostu skróty. I za pomocą polecenia new command, czyli nowe polecenie, odnosimy się do, w tym przypadku, do tego środowiska, które stworzyliśmy tu. Ono będzie wyglądało tak, że będziemy pisali begin def i end def. I żeby sobie zaoszczędzić pisania w tej pierwszej parze nawiasów wąsatych, ja wprowadziłem sobie pewien skrót, więc od teraz LaTeX będzie wiedział, że gdy będę pisał ukośnik bdefi, to mam na myśli begin def i edef i odpowiednio to jest end def. Tak samo wprowadziłem sobie tutaj skróty do środowiska związanego z twierdzeniami. Mamy btw i etw. I z tym rozpoczynam. Dokument, daję tytuł, wpisuję pierwszą sekcję, jedyną w tym dokumencie, niewymierność i tutaj znowu mamy tryb matematyczny, pierwiastka z dwóch. I tu po raz pierwszy używam środowiska związanego z definicją. Mianowicie definiuję sobie, co oznacza wymierność jakiejś liczby. Zaczynamy od bdefi, wpisujemy definicję i proszę zobaczyć kolejna rzecz. Gdy chcemy wpisać ułamki, które zaraz zobaczymy, jak się kompilują, używamy komendy frac. W pierwszej parze nawiasów wąsatych mamy to, co jest u góry ułamka, w drugiej to, co jest na dole. Wszystko otoczone znakami procentu. Tak samo te zmienne również otaczam znakami procentu, żeby LaTeX konwertował je na tryb matematyczny. Tutaj mamy kolejną specjalną komendę wewnątrz trybu matematycznego NEQ, która wyprodukuje mi znak nierówności. I kończymy definicję. Zaraz potem zaczynamy twierdzenie, że liczba pierwiastek z dwóch jest niewymierna. I następnie mamy dowód tego twierdzenia, zwany dowodem nie wprost. Szczegóły tego nie są w tej chwili istotne.
Natomiast proszę zwrócić uwagę, że zaraz na początku używam też polecenia begin equation i end equation bez dodatkowych przerw. Tak, proszę tego pilnować. Nie może tutaj być przerwy. I wpisuję, że pierwiastek z dwóch równa się a kreska ułamkowa b. Idąc dalej, tutaj mamy polecenie, które sprawi, że użyta będzie kursywa. Można użyć też innego polecenia, jest to w zasadzie dowolne. Tutaj już są wszystkie rzeczy, które Państwo znacie. W następnej natomiast linijce użyłem dwóch znaków procentu i wpisałem taką oto skomplikowaną formułę zakończoną dwoma znakami procentu, co oznacza, że będzie to wyświetlone w osobnej linijce. Tak samo zresztą jak w przypadku tych poleceń, z tym, że tu dodatkowo będziemy mieli jeszcze numer przyporządkowany do tego, co tutaj wpisaliśmy, a tutaj po prostu będzie to wyświetlone w wyróżniony sposób. I co my tutaj mamy? Mamy nawias zwykły. To wszystko, co w nawiasie podniesione jest do potęgi drugiej, a wewnątrz nawiasu mamy ułamek AB, który równa się, i teraz nawias zewnętrzny nam zniknął i ta potęga jest po prostu wprowadzona do środka ułamka. I idąc dalej, mamy kolejne użycie środowiska equation. Będzie to wyróżnione, będzie kolejny numer nadany. Tak jak mówię, tutaj te szczegóły pod względem formatowania są nieważne, gdyż tak naprawdę wszystko to już omówiłem. Dodatkowa rzecz, jeżeli chcemy, nie zawsze musimy chcieć użyć takiej standardowej kreski ułamkowej. Możemy użyć po prostu ukośnika, wówczas wpisujemy to w ten sposób. I w którymś momencie użyłem też przypisu. To jest cały dokument. Spróbujemy go teraz sobie zobaczyć, jak wygląda po skompilowaniu. Wszystko poszło dobrze. No i proszę bardzo. Mamy liczba pierwiastek z dwóch jest niewymierna jako tytuł. Mamy sekcję pierwszą, niewymierność pierwiastka z dwóch. Definicja 1, to znaczy odnosząca się do sekcji pierwszej. Jest to pierwsza definicja w sekcji pierwszej. Kolejna miałaby numer 1, 2 i tak dalej. I osobno numerowane jest twierdzenie. Również odnosi się do sekcji pierwszej, bo tak określiliśmy sobie. Jest to pierwsze twierdzenie w sekcji pierwszej. Te dwie numeracje będą niezależne, chociaż zdefiniowane będą w analogiczny sposób. I tu proszę zwrócić uwagę, w tekście, w pliku źródłowym użyłem polecenia emp, które powinno wyprodukować nam kursywę, ale w związku z tym, że jesteśmy w trybie matematycznym, a tego typu środowiska sprawiają, że całość tekstu jest wpisywana kursywą, wówczas ten porządek jest odwrócony. Czyli to, co chcemy wyróżnić, będzie wypisane zwykłą czcionką, żeby się wyróżniało na tle kursywy.
Tutaj mamy ten ułamek, tutaj mamy znak nierówności, znak nierówności znowu i tutaj mamy pierwsze użycie equation. Pierwiastek z dwóch równa się a przez b, numer 1. I tutaj do tego równania odnosimy się, ale kolejna rzecz jest tylko wyróżniona bez numeracji, czyli są tutaj dwa znaki dolara po obu stronach. I mamy coś takiego, tak? Najpierw mieliśmy potęgę przed ułamkiem, później ta potęga została wciągnięta wewnątrz ułamka i mamy kolejne wyróżnione równanie. Tutaj jest następne, tutaj jest ten ukośnik. Tu jest przypis. No i sprawdźmy sobie jeszcze. Powiedzmy, że w tym równaniu drugim, czyli to jest tu, chcemy, żeby ten znak mnożenia był widoczny. Więc użyjemy sobie polecenia cdot. Zapiszemy. Skompilujemy i proszę zobaczyć. Wygląda to teraz w sposób następujący. I w ten oto sposób udało mi się stworzyć dość skomplikowane sformułowanie twierdzenia o niewymierności pierwiastka z dwóch. I dzisiejsze zadanie polega na tym, aby stworzyć analogiczny dokument. Link do pliku PDF znajduje się w opisie. Z tego nagrania możecie Państwo sprawdzić, jak powinien wyglądać plik źródłowy. Natomiast wpisać wszystko trzeba samemu. Można kopiować sobie z pliku PDF dłuższe fragmenty tekstu, ale te wszystkie zmiany matematyczne i formatowanie tekstu musicie Państwo zrobić sami.